Świętego Ojca Świętego na ołtarze nastąpi to w niedzielę przyjęcie uchwały przez aklamację. Ja pozwolę sobie przeczytać treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2014 roku. W sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II w związku z jego kanonizacją. W związku z planowaną na dzień 27 kwietnia 2014 roku kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, honorowego obywatela Kamienia Pomorskiego, Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim wyraża swoją wielką radość i wdzięczność z powodu tego historycznego wydarzenia. Wyniesienie na ołtarza Ojca Świętego Jana Pawła II, człowieka wielkiej wiary, nadziei i miłości, który ma szczególne miejsce w historii naszej ojczyzny, Europy i świata, jest powodem dumy i radości dla całej społeczności gminy Kamień Pomorski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Także, proszę Państwa, uważam, że uchwałę przyjmujemy przez aklamację. Bardzo dziękuję. Kolejny punkt, proszę Państwa, punkt trzeci. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. Zapisy ustawy stanowią inaczej, choć w większości kwalifikowanych i tak dalej. W związku z tym w mojej opinii nie istnieje możliwość podjęcia uchwały przez aklamację z Rady Miejską. Co za tym idzie, ta uchwała nie została podjęta. Nie było. Oczywiście myślę, że ta uchwała, która myślę, że przez każdego w sercu jest przyjęta, będzie jeszcze raz, mam nadzieję, jeszcze bardziej uroczyście przyjęta. Ale nawiązuję do honorowego obywatelstwa naszego Jana Pawła II, świętego Kościoła Powszechnego, natomiast przede wszystkim obywatela, honorowego obywatela naszego miasta, a my, przypominam, cały czas obchodzimy jubileusz 740-lecia ustanowienia nadania praw miejskich naszemu miastu. I jutro serdecznie Państwa zapraszam o godzinie 18 do szkoły numer 1, do auli szkoły numer 1, gdzie uroczystości bardzo podniosłe, bardzo piękne będą kontynuowane, będzie odczytany akt nadania praw miejskich, będzie grupa naszych licealistów z dworu Bolesława Krzywoustego, księcia Bolesława Krzywoustego, będzie bardzo ciekawa, krótka część artystyczna i wykład profesora Stępińskiego. Także serdecznie Państwa zapraszam o 18:00 po uroczystościach w auli szkoły nr 1 przejdziemy w stronę ratusza poprzez Plac Wolności tutaj pod tablicę naszego honorowego obywatela Kamienia Pomorskiego, świętego Jana Pawła II. Ja chciałem Państwa zachęcić, żebyście w czasie przerwy mogli Państwo, żebyście Państwo zerknęli na pracę drugoklasistów ze szkoły podstawowej nr 2, takie albumy o naszym pięknym mieście. Myślę, że są naprawdę rozczulające, wydają za serce dzieci, tak jak potrafią najpiękniej i zachwalają walory Kamienia Pomorskiego. Także tyle, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Stanie i przegłosujemy tę uchwałę na stojąco. Jeszcze raz pozwolę sobie odczytać uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II w związku z jego kanonizacją. Paragraf pierwszy. W związku z planowaną na dzień 27 kwietnia 2014 roku kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, honorowego obywatela Kamienia Pomorskiego, Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim wyraża swoją wielką radość i wdzięczność z powodu tego historycznego wydarzenia. Wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II, człowieka wielkiej wiary, nadziei i miłości, który ma szczególne miejsce w historii naszej ojczyzny, Europy i świata, jest powodem dumy i radości dla całej społeczności gminy Kamień Pomorski.
A zatem, proszę Państwa, proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tejże uchwały? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.